10 września. Wiadomości z Ukrainy. Lotnictwo Sił Zbrojnych Ukrainy zniszczyło budynek z mieszkańcami w Wowczańsku. Piloci 14 to Brygady Lotnictwa Taktycznego Sił Zbrojnych Ukrainy zniszczyli jeden z budynków Centralnego Szpitala Okręgowego w częściowo okupowanym granicznym mieście Wowczańsk na północy obwodu Charkowskiego. Budynek, w którym przebywała duża liczba rosyjskich najeźdźców, został trafiony kierowaną powietrzem... Precyzyjną bombą GBU-39, zawierającą 93 kg materiału wybuchowego, który rozpada się na kilka części w miarę zbliżania się do celu. Poinformował o tym wojskowy kanał informacyjny Telegram Operacyjny ZSU, wskazując, że ładunki eksplodowały w środku budynku, co prowadzi do większych zniszczeń i, w związku z tym, Strat opublikowany film został nakręcony dronem kontrolnym, którego operatorzy skorygowali uderzenie. Możesz zobaczyć, jak ładunki przedostają się do budynku z małymi kłębami dymu, a następnie całość eksploduje z potężną siłą. Trzecia brygada wojsk ukraińskich wraz z okupantami zniszczyła pozycję wroga. Bojownicy trzeciej samodzielnej brygady szturmowej sił zbrojnych Ukrainy wraz z rosyjskimi okupantami. Zniszczyli pozycję wroga w jednym z pasów leśnych. Poinformowało o tym biuro Public Relations Brygady na swoim kanale Telegram. Opublikowała odpowiedni film zmontowany z materiałów zarejestrowanych przez drony kontrolne, których operatorzy dostosowali ogień do intruzów. W komentarzu podano, że w nalocie wzięły udział drony kamikaze batalionu systemów bezzałogowych oraz sprzęt ogniowy pierwszego batalionu zmechanizowanego trzeciej brygady. Piloci kierowali i dostosowywali uderzenia jednostek na siłę roboczą okupantów. Rosjanie próbowali się ukrywać, ale ucieczka za ucieczką i wszystko spłonęło razem z nimi. Rosyjscy okupanci wycofali się w pobliżu Selidowoja. W kierunku Pokrowskiego bojownicy sił zbrojnych Ukrainy posuwali się między wolnym miastem Selidowe a prawie całkowicie zajętą wsią Michajłówka w obwodzie Donieckim. Poinformował o tym ukraiński obrońca, który sam walczy w kierunku Kramatorska i prowadzi kanał telegramu CO na froncie, w którym odwołuje się do swoich towarzyszy broni. Na obrzeżach osady Selidowe w kierunku Pokrowskiego można było kontratakować orki i wypędzić je z miasta. Przypomnijmy, że siły obronne niedawno pokonały najeźdźców ze wschodnich obrzeży Selidowa. Kanada rozpoczęła szkolenie Ukraińców na F-16. W tym tygodniu do Kanady na szkolenie przybyła grupa ukraińskich pilotów, którzy będą obsługiwać myśliwce F-16. Minister obrony Kanady Bill Blair powiedział to dzisiaj podczas spotkania grupy kontaktowej Doskak Obrony Ukrainy w formacie Ramstein, poinformował departament Obrony wskazano, że Ukraińcy przejdą szkolenie w ramach programu wprowadzającego dla pilotów myśliwców. W ramach tego programu piloci zdobywają podstawowe umiejętności obsługi F-16. Kurs standardowy trwa 6 miesięcy. Program obejmuje 120 godzin szkoleniowych, 20 godzin lotu na symulatorze i 50 lotów rzeczywistych. Bill Blair zapowiedział także, że w tym miesiącu ukraińskie wojsko rozpocznie opanowywanie dronów Sky Ranger. Szkolenie odbędzie się na terenie Ukrainy. Ponadto Kanada ogłosiła pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Będzie obejmował 80 tysięcy dodatkowych silników do rakiet lotniczych CRV-7 i 1300 głowic bojowych. Kanada dostarczy także prawie tysiąc karabinów maszynowych. Pojawiły się doniesienia o udziale oddziałów białoruskich w walkach w Kurszczynie. W obwodzie kurskim w Rosji regularne jednostki Białorusi walczą z siłami obronnymi na niektórych obszarach frontu. Tak przynajmniej donosił dziś kanał telegramu CO jest na froncie. Zarządza nim ukraiński obrońca, który walczy w rejonie czasowego Jaru w kierunku Kramatorska i szeroko obejmuje przebieg działań wojennych na terytorium Federacji Rosyjskiej. Co więcej, wcześniej oświadczył, że robi to w porozumieniu z dowództwem Sił Zbrojnych Ukrainy. Tak czy inaczej, jak dotąd nie zauważyliśmy alternatywnego potwierdzenia udziału wojsk białoruskich w walkach w obwodzie kurskim po stronie rosyjskiej. Informacje wymagają potwierdzenia lub obalenia. Wcześniej rasistowscy bojownicy twierdzili, że ukraińskim oddziałom udało się utworzyć grupę uderzeniową kosztem tych jednostek, które stały na granicy z Białorusią, ale zostały z niej usunięte po wycofaniu się z nich wojsk białoruskich. Następnie dyktator Łukaszenka ogłosił, że ponownie wysyła wojska na granicę, ale ukraińscy strażnicy graniczni zaprzeczyli ich przybyciu. Przyjaciele, wspierajcie nasz kanał, lajkując film i komentujcie tę wiadomość w komentarzach, a także zostańcie sponsorami naszego kanału.